sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Kamil Łuczyński w meczu Anvil Włocławek, AZS Koszalin, bolesne powroty. Mówię o Torin Tomasie, mówię o Majku Frajderze, koszykarza, którzy grali tutaj kiedyś w polskiej lidze, wrócili do polskiej ligi, grają w Koszalinie, dzisiaj przyjechali. Także Bartosz Bochno miał świetny mecz kiedyś, Baba Turowa tutaj we Włocławku. Grzesiu Surmacz, tak. Zagrali dobrze. Bolesne powroty, to co powiedziałem, i przegrywamy to spotkanie. Wiem, że nie znoszą wszyscy zawodnicy pytań, co się wydarzyło, ale to jest najbardziej ogólne pytanie, które w tym momencie wypada zadać. Po pierwszej kwarcie, kiedy dobrze weszliśmy w mecz, obrona strefowa pozwalała nam znaleźć otwarte pozycje. Znajdowaliśmy je i skutecznie wykorzystywaliśmy. Niestety za bardzo uwierzyliśmy w ten swój rzut. W ogóle nie graliśmy do kosza, spod kosza. Nie mieliśmy żadnego pożytku z naszych wysokich, bo uwierzyliśmy, że tym rzutem za trzy wygramy mecz. Niestety tak się nie stało, co pokazała już druga kwarta, gdzie pudłowaliśmy notorycznie bodajże 10 rzutów z rzędu. Nie trafiliśmy za trzy i z tego był efekt taki, że 9 punktów w całej drugiej kwarcie zdobyliśmy. No, to jest tak, jak dasz już wierzyć przeciwnikowi, poczuje krew i że może, no to jest na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jak dam radę, to jestem bohaterem, jak nie dam rady, no to się nic nie dzieje. No, to się stało, jak się stało, że no, nie potrafiliśmy przełamać przeciwnika. Jak dochodziliśmy, to znów nam odskakiwał na 5-7 punktów. No i znowu w końcówce mieliśmy otwarte rzuty, no niestety ich nie wykorzystaliśmy. To jest bolesna porażka dla nas, ale ona nas na mnie jeszcze nie skreśla, więc musimy posypać głowy popiołem i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego dobrą lekcję. Najmłodszy w rodzinie? Tak. Najmłodszy w rodzinie przed kamerę. Nie pytamy na razie Antka, co on sądzi o meczu. Może na to przyjdzie czas za parę lat. Natomiast wracając jeszcze do tego spotkania. Wracając do tego spotkania. Tak naprawdę, mówiłeś o tych trójkach, na początku spotkania padło ich bardzo dużo. Myślisz, że to była taktyka AZS-u, żeby w kolejnych fazach tego spotkania otwierać te pozycje dla was, żebyście strzelali ile można? Myślę, że tak. No, wiadomo, że spod kosza jest ten procent dużo większy, lepszy niż z obwodu. Tak dobrze weszliśmy w mecz, że szybko tą obronę strefową zmienili na obronę każdy swego. Mieliśmy swoje okazje, nie powiem, że te rzuty, które mieliśmy, nie były otwarte. Były otwarte. No niestety, tak to jest z rzutami za trzy, że przy presji, przy jeszcze nacisku rywala, one mogą nie wpadać. Nawet z otwartych pozycji. Taką mieli taktykę, słychać to było cały czas, jak trener Marek Łukomski podpowiadał im z ławki. Jak wszedł Olek Czyż, zdecydowanie go odpuszczali i jego zawodnik stał w pomalowanym, więc nie mieliśmy nawet pół miejsca, pół metra na penetrację. No ich taktyka się opłaciła. Wychodzi na to, że sposób jakiś mieli do tego w obronie, a do tego dobrze funkcjonowali w ataku. No, nie ma tutaj cienia wątpliwości, że każdy z nich zagrał jeden ze swoich lepszych, jeżeli nie najlepszy mecz w sezonie. 75 albo 6 już w tej chwili nie pamiętam punktów straconych w Stargardzie, 97 w Szczecinie ten mecz udało się przerzucić. Tak. I dzisiaj 80, ta defensywa, coś ona szwankuje, czy to tylko tak się po prostu te mecze układają? Czy to jest też efekt, przypominam sobie zeszłoroczny sezon i w kwietniu co prawda, ale też było wiele problemów z defensywą. Okazało się, że to był efekt ciężkich treningów i tego ładowania akumulatorów przed playoff. Na to jest jeszcze chyba tutaj za wcześnie? Znaczy jesteśmy w trakcie takich mocniejszych, bardziej intensywnych treningów, co w ogóle nas nie usprawiedliwia. Ta obrona nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinna. Robimy błędy i to takie błędy, można powiedzieć, podręcznikowe, które są w tej naszej, dajmy na to, książce na pierwszej stronie. Jak mamy się zachowywać przy grach dwójkowych na szczycie boiska. A my robimy proste błędy, które powodują, że no, otwarci są i to jeszcze ci zawodnicy, którzy mają najlepszą skuteczność. Także tak jak wspomniałem wcześniej, jest co analizować i jedno to jest analizować, a drugie to jest poprawiać i uczyć się na tych swoich błędach. No, jestem pełen nadziei, wiem, że jak wyglądały poprzednie lata i ta gra no, nadal się musi zazębiać i mam nadzieję, że się będzie zazębiała. Natomiast no, musimy też pamiętać o tym, że jednak najważniejsze mecze dopiero są przed nami.
Wydaje mi się, że playoff mam niezagrożony. Walczymy o jak najwyższą pozycję. Toruń też wielokrotnie pokazywał, że nie jest łatwo grać na wyjazdach czy u siebie z przeciwnikami z dołu tabeli. Także no, musimy się wziąć w garść, bo taka porażka nie przystoi jeszcze przy pełnych trybunach, ale no, namawiam do spokoju. Wejdę ci w słowo. Listopad przegrany mecz ze Spójnią, później seria kolejnych zwycięstw. To tak może być podobnie. No tak, momencie. Wydaje się, że coś jest w tym sezonie nie tak z tymi meczami u siebie. Mamy więcej porażek w domu niż na wyjazdach. Cztery porażki. Co nie powinno się tak, nie powinno się zdarzać. Ale tak już jest. No, musimy to przeanalizować, bo to powinien ten kort, to boisko i te trybuny z kibicami żywiołowo dopingującymi powinno być naszym atutem. Oby tak było w play-off. Oby tak było w play-off.